Cześć, witajcie na kanale Dziennik DR. Dzisiaj zapraszam Was na spacer po twierdzy Königstein. Jesteśmy w Niemczech, w Saksonii i zwiedzamy jedną z największych twierdz w Europie oraz nigdy nie zdobytą twierdzę, bo to też jest bardzo istotne. A dlaczego została nigdy nie zdobyta, to powiem Wam za chwilkę. Tu już wchodzimy w stronę wejścia głównego do twierdzy, ale tak, żeby napomknąć, to bilet dla dorosłych kosztuje 14 euro, dla dzieci 7. Natomiast parking jest płatny z takiej maszyny, gdzie się płaci za czas spędzony i wkłada się do niej drobne, więc bądźcie na to gotowi, bo nie ma czynnika kart. To tylko tak na marginesie, bo czasami jedziemy sobie gdzieś, na przykład do Niemiec, nie mając euro, zwłaszcza drobnych na parkomaty, więc tutaj wszystkim od razu chciałbym taką informację zostawić. Twierdza Königstein robi ogromne wrażenie. Słuchajcie, od tego wejścia, które wygląda jakbyśmy byli przynajmniej w filmie Władcy Pierścienia, gdzieś w Mordorze. Coś niesamowitego. Ogrom i szczyt góry i w ogóle sama koncepcja, żeby coś takiego zbudować, jest naprawdę niesamowita. A sama twierdza pochodzi z XII wieku. Wcześniej była tu zamek i osada, bo część ta należała do Czechów, dopiero od XV wieku należała do Niemców, do Saksonii. No i oni zaczęli to rozbudowywać już i robić z tego od XV do XVII wieku, zrobili to wielką warownię. Dlaczego nie została nigdy zdobyta, o czym Wam mówiłem na początku? Otóż dlatego, że miała własną studnię i tu jesteśmy właśnie w tej studni i całym systemie, który tą wodę wciąga. Dzięki temu podczas oblężeń, podczas wojen mieli własne jedzenie, mieli wodę, byli niezależni, więc inne armie mogły tam stać latami, a i tak wszyscy mieli to gdzieś. Sam plac, sam teren jest naprawdę obszerny, można było tam spokojnie siać, uprawiać, mieć bydło, bo samo obejście twierdzy dookoła zajmuje prawie godzinę. Na terenie twierdzy Königstein znajduje się to pomieszczenie ze studnią, muzeum, zbrojownia, warownia, kaplica i taka barokowa wieża. Wszystko naprawdę fantastyczne. Już w cenie jest zwiedzanie każdego tego punktu, więc możecie sobie spokojnie chodzić od drzwi do drzwi, zwiedzać, zaglądać, bo jest naprawdę to tak duże, że jest gdzie chodzić. Bardzo polecam. A planując sobie wycieczkę do Königstein, to tak słuchajcie, no pół dnia trzeba tu spędzić, żeby naprawdę ujrzeć ogrom tej budowli. No jak już płacimy 14 euro, no to zobaczmy możliwie wszystko. Od spektakularnych murów obronnych, które zlały się z strukturą kamienia tej skały, która jest pod zamkiem, po absolutnie fantastyczne widoki na rzekę Łabę, którą teraz widzicie tam daleko, ale jak obejdziemy zamek, zobaczycie, jak pięknie to wygląda. Jeśli chodzi o użycie drona, to trzeba uzyskać pozwolenie od władz twierdzy Königstein. Niestety wszyscy mówili po niemiecku, więc nawet już sobie darowałem próby dogadania się, ale widoki z samego szczytu są naprawdę spektakularne, więc damy radę i bez drona tym razem. Widok na okolice oraz na przepiękną rzekę, którą zobaczycie jak przejdę tą twierdzę dookoła, jest naprawdę powalający. W twierdzy znajdziecie również coffee shop, restaurację, lodziarnię, kupę miejsc do siedzenia, więc jeżeli ktoś będzie głodny, to oczywiście można się tu zaopatrzyć w jedzenie albo zjeść pyszne lody. Jest też dużo rzeczy rękodzielniczych, ich własne miody, dżemy, przetwory, wszystko to można zakupić tu na miejscu. Oraz każde muzeum ma sklep z pamiątkami, jeżeli będziecie potrzebować kartkę, magnes lub inne rzeczy, to też tutaj, ale przy samym parkingu, z którego się idzie około 10 minut do samej twierdzy. Jest też sklep z pamiątkami, informacja turystyczna oraz restauracja.
Trzeba przyznać, że architekci, budowniczowie tej wielkiej struktury wykazali się niezwykłą finezją, żeby wkomponować mury w skały, które tutaj są. Zresztą okolica słynie z takich wręcz nienaturalnych czopów skalnych. Jest tutaj ich naprawdę kilka. Wcześniej pokazywałem Wam film, jak wychodziłem na Königstein, nie, przepraszam, na Pfaffenstein lub coś w tym stylu, bo jest ich kilka i wszystkie brzmią bardzo podobnie. To jest, zresztą pokażę Wam za chwilkę, to jest to wzgórze, które widzieliście właśnie po prawej stronie, o teraz tutaj. To też jest podobna struktura do tej, na której znajduje się zamek, więc naprawdę to mogliby pobudować na każdej z tych skał taki super zameczek piękny i może jakieś przejścia powietrzne. No teraz to mnie ponosi. A tutaj zobaczcie kolejna po naszej lewej stronie, który jest chyba najbardziej malowniczy, bo opływa go rzeka Łaba. Na dole miasteczko Königstein, przepiękna, bardzo taka pasująca architektura do całego tego zamku i okolicy. Słuchajcie, co mnie bardzo zaskoczyło, są tutaj normalnie tramwaje wodne, które płyną przez kilka miejscowości, więc możecie zatrzymać samochód na wielkim darmowym parkingu w Bad Schandau i przypłynąć sobie do Königstein i tutaj pochodzić, pozwiedzać. Jest naprawdę przepięknie. Na dole kupę uroczych sklepików, restauracyjek. Wprawdzie na daną chwilę budynek ratuszu i kościoła jest w remoncie i są rusztowania, ale jest przepięknie. No i zobaczcie ten widok. Ja bym się budował na tamtym drugim końcu, żeby mieć tą rzekę dookoła jak naturalną fosę, bo wygląda to po prostu nieziemsko. Nie mogłem się napatrzeć, nie mogłem się nafotografować, podobało mi się tak niezmiernie. A tu patrzcie, taka piękna barokowa wieżyczka w środku z nowoczesną salą na spotkania z wielkim okrągłym stołem i żyrandolem. No przepiękne miejsce faktycznie. Wszystko podobało mi się niezmiernie. Wiecie, ta twierdza należała do Polski, jak była w władaniu Sasów, którzy też byli królami Polski, więc tej twierdzy, która była też więzieniem, służyła rolę jako więzienie, było dużo więźniów politycznych, dużo znanych osób, chociażby, znanych w tamtym czasie oczywiście, chociażby synowie Jana III Sobieskiego, którzy tutaj spędzili sporo czasu, więc no miejsce fantastyczne i bardzo, bardzo polecam. W ogóle miałem teraz okazję pojeździć po Saksonii, i podobała mi się absolutnie niezmiernie. Każde miasteczko jak bajka, każdy zamek, dwór, pałac, niesamowite. Jeżeli macie pytania co do twierdzy Königstein, to zapraszam do pisania ich pod filmem, do komentowania, do lajków i do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film już niedługo.